Hej, teraz wam nagram krótki poradnik, jak się hartować. Pokażę światło, by tak noc jest, nic nie będzie widać. Wychodzę teraz na balkon i zaraz wam wszystko powiem pokrótce. Tyle, ile będzie to trwało. Ogólnie jest w tej chwili minus 10 stopni. No to, nie, sorry, minus 10 to było w południe. O, coś tam widać. Minus 10 to było w południe, w tej chwili jest z minus 15 stopni. Jak widać, o, na dworzu śnieg leży. Widać to? O, teraz dobrze widać wszystko. No. Tak więc na dworzu śnieg leży. No, ja się tutaj hartuję na balkonie. Do tego są potrzebne rękawiczki. Czapka. Można jakiś szalik założyć. O, a tak to można w majtkach, można w krótkich spodenkach. No i skarpety są potrzebne koniecznie. Ponieważ najwięcej ciepła ucieka nam przez głowę, ręce i nogi, dlatego te części ciała są zabezpieczone. W tej chwili właśnie sobie tutaj wyszedłem. O, proszę zobaczyć sobie jest. I co? Kurczę, jak zimno. No, ogólnie. I co trzeba wiedzieć? Przed takim wyjściem najlepiej właśnie, żeby temperatura była poniżej zera. Przed takim wyjściem nie rozgrzewamy się, tak jak do kąpieli w morzu, czy w przeręblu, czy w czymkolwiek, ojejku. Tylko właśnie wychodzimy tak normalnie, nie spoceni, bo jak będziemy spoceni, no to wtedy będziemy wilgotni i szybciej będzie nam ciepło uciekało z ciała. No i też co? No najlepiej właśnie, żeby tego, żeby samopoczucie też było dobre przed tym. Na pierwszy raz dobrze jest wyjść tak na półtorej minuty, żeby się trochę przyzwyczaić. Potem można to po pół minuty codziennie wydłużać. No, dzisiaj, wczoraj byłem na 2,5 minuty, więc dzisiaj chciałbym to spróbować 3 minuty. W tej chwili filmik już się nagrywa 2 minuty i 15 sekund, ale włączyłem go chwilę wcześniej, bo jeszcze musiałem to światło zgasić, żeby nie świeciło tak. No i co tu jeszcze wam mogę powiedzieć, że no tak więc wyjdę na 3,5 minuty. No i tyle będzie trwał ten filmik, żebyście zobaczyli, że to jest realne. Że o, zobaczcie, nic nie mam. No, tylko te rękawiczki właśnie i czapkę. Jejku. No i tak im większy mróz, tym lepiej, ponieważ w sumie to wymyśliłem na bazie krioterapii, kiedy byłem w sanatorium. I tam temperatura była minus 150 stopni. Wchodziłem do tej kriokomory i dało się wytrzymać. Wtedy nawet czułem takie na łydkach takie zamrażanie wręcz, że ta skóra się zamrażała całkiem prawie. I w sumie tutaj nie ma tego efektu. Nie jest tak źle, właśnie tylko to zimno czuję. Można sobie odreptać na przykład w kółko, jak komuś wygodniej jest. Wtedy tak z równej strony jest tam owiewany wiatrem. Dobrze, że dzisiaj tylko jakieś takie delikatne powiewy wiatru są, nie jest jakoś mega wiatr, ale i stoję w rogu balkonu, więc też mnie aż tak mocno nie owiewa, jakbym miał balkon otwarty. Mam taką lożę, jakby, nie? Balkon tego typu loża. Oczywiście też dobrze jest ręce mieć opuszczone, żeby pachy zabezpieczyć, bo przez pachy też dużo ucieka powietrza. Ty już trzy, prawie 4 minuty, dobra, to ja to stąd zmykam. Tak więc, no polecam wam, to jest bardzo zdrowe, dobrze robi i na skórę, i na krążenie, i wzmacnia odporność organizmu ogólną. Dobra, to już starczy. Ogólną odporność organizmu wzmacnia, więc tak jak po 2-3 dniach prób takich, to powiem wam, że już nawet jak na ten mróz się rano wychodzi potem, to już nie jest to takie dotkliwe jak na początku. No, tak więc trzymajcie się, na tym kończę filmik. Jak zawsze, nie? Tutaj możecie na środku sobie gdzieś tutaj o, kliknąć subskrypcję, jak bardzo wam się to podobało. Tutaj po bokach filmiki, żeby sobie obejrzeć inne moje nagrania. Trzymajcie się, hej!